Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Z. Wiem, dawno nie było odcinków Zagrajmy w Pokémon Z, ale było to spowodowane tym, że trenowałem Pokémony. Obecnie ich stan się przedstawia tak. Lucario ma 86 poziom, Shadow 78, Ingren może powiedzieć, że to przetrenowałem, bo już ma prawie setny poziom. A Lucha ma 75, Luxor 74 i Victreebel 74, więc myślę, że damy radę. Zobaczmy. Interna członek. I ten właśnie strażnik mówił, że zanim zaczniemy walkę z internym czwórką, musimy zmienić styl walki. To znaczy, tak, styl walki na set. Czyli nie możemy zmieniać Pokemona. Graz nie będzie pytać, czy chcemy zmienić Pokemona po pokonaniu Pokemona przeciwnika. O, może. No dobra, ale zaczynajmy. Tutaj pierwszy do internej czwórki. Tego pana już spotkaliśmy. Widzę, że w końcu ci się udało. Jestem zobligowany, by się formalnie przedstawić. Chociaż wiem, że już... wiem, że się już spotkaliśmy. Nazywam się Tobiasz. Jestem bratem Nidera, który używa Pokémony typu duch. Grahama. A sam używam Pokémony typu mrok. Spotkaliśmy się na górze Prez, pamiętasz? Jak... Odyn myślał, że tam był Arceus, ale to był tylko Phantom, który zaprojektowałem. A to nie ma znaczenia. Jesteś tutaj tylko z jednego powodu, a tym powodem jest walka. A teraz pokonaj mnie i zobacz, czy jesteś godny tytułu mistrza. No tak, Tobiasz. Wysyła Hydreigona! Swords Dance, na dobry początek. No cóż, teraz nie możemy używać przedmiotów na Lucario. O nie, jeszcze ma fokus. Okej, używasz Nasty Ploda, a jak z nim... Oczywiście Full Restore. Bo tak. O, tym razem ci się nie udało przeżyć i bardzo dobrze. Punchcrow, Pokémon typu latający mrok. Czyli Lucario ma na tyle duży atak, że powinien raczej zmieść jego drużynę. A Tyranitar, tak jak kiedyś mówiłem, że to jest kamienno-ziemne, a to jest tak naprawdę rok ziemia, czy rok kamień jakoś tak. To zapomniałem. Osiemdziesiąty siódmy poziom, wow. Teraz jest prawdziwy Hydreigon. O, już możemy używać przedmiot na Lucario. Nie to, żeby miał jakieś znaczenie, prawda? W tej super łatwej walce. Absolutnie. Żaden problem. Mega Absol. To może być ciekawe. Sucker Punch, huh? Nic innego cię nie stać. O,
Miss Dreams. No cóż, tym razem i tak musimy zmienić Pokemona, bo... No bo tak, bo Lucario nic nie zrobi, bo to jest Pokemon typu ducha, nie ma żadnego specjalnego ataku. Będzie trudno. Myślę, że Radu sobie poradzi. Bo się przestraszę. Ale czego szedł też z ten Soul's Dance, więc nieźle. Co? What the hell? O, no jesteśmy spektakularnym trenerem. Niesamowicie, przegrałem! Jest niesamowite, ja przegrałem! Jesteś naprawdę tak silny, jak mi powiedział Graham. Powiedz mi, Bolt, czy kiedykolwiek słyszałeś o... Halach Sigil? Nie. Na wschodnim krańcu regionu Vesrin jest kraina znana jako... Włócznia Vesrin. W środku miast w tym regionie leżą cztery budynki znane jako Hale Sigil. Pomyśl o nich jakby... Gym dla elitarnej czwórki. Tylko ci, którzy pokonali elitarną czwórkę, sami są godni, by tam walczyć. Myślę, że możesz sobie tam poradzić. Spodziewam się, byś przyszedł do mojego w międzyczasie. Powodzenia w przyszłości. No tak. To by było na tyle z Tobiaszem. No. A teraz wypadałoby zmienić Pokemony. Szkoda, że Shadow dostał z klątwy. Stracił wszystkie swoje PP. 20. Ale że nie mam jakichś słabszych tych przedmiotów leczących, a to nic. Damy radę. Wiktybę na początku. Kim ty jesteś? Witaj, Bolt. Jestem Corlett z elitarnej czwórki. Używam elektrycznych Pokemonów. Pamiętasz mnie? Spotkaliśmy się w sekretnej bazie Asgard, kiedy spróbowali sfuzjować Sableye i Shedinja. Słyszałem, że pokonałeś Odyna. Moje gratulacje! A teraz jesteś tutaj, wyzywając elitarną czwórkę. Ale ponieważ pokonałeś Odyna, nie znaczy, że dam ci fory. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Czas na trochę roka. Landu. 72 poziom. Nie wiem, czy Antron to przeżyje. Oczywiście tego nie przeżył. I bardzo pięknie. Au! Ice Beam! Okej. Szkoda, że przeżyłeś, no. Ale teraz on raczej użyje... tego, no, jak to się mówi... Pulejstora, więc pora na zmianę. Dokładnie. Wystarczy, wracaj. Jako King, że Kingdra ma 98 poziom, to powinna zmieścić tego Pokemona. Dokładnie.
Nie będę zmienił Pokémonu. O nie, Mega Ambaros. Zmienisz się w smoko elektrycznego Pokémona, tak? Wow. Au. Au, 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 au. Okej. Pokażę ci mój smoczy atak. Też, proszę bardzo. Co za rzeźnia, wow. A, ty znowu żyjesz. Żyjesz to łapie. Ale on użyje Full Restore'a, więc... Nie są moje przedmioty na czas, to jest mój Full Restore. Przy okazji uleczę się z konfuzji. Wiecie, jak ja wiedziałem. Ta interna czwórka jest taka przewidywalna. Może Kingdom ma 20 poziomów różnicy między nimi, to tak nie zabiła na hita. A pewnie jakbym użył... Waterfalla to bym było inaczej. Mogę użyć Waterfalla, bo ma więcej normalnego ataku niż specjalnego. Jeszcze finiszowane, okej. Okay. A tyle by było z drugiego z elitarnej czwórki. Jestem pokonany przez Ruki jego, przez nowicjusza, niesamowite. Cóż. Wygląda na to, że przegrałem. Właśnie zdałem sobie sprawę, że miałbyś łatwiej z elitarną czwórką, ponieważ czempion przeszedł na emeryturę dawno temu. Oczywiście czempionem była twoja mama. Przypuszczam, że dostałbyś tytuł mistrza zaraz po pokonaniu elitarnej czwórki. Powodzenia! Ale mam nadzieję, że zobaczymy się w mojej hali Sijin, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. No... Miejmy taką nadzieję. I teraz, kto tam jest trzecim? A... Nie chcę używać przedmiotu tłumaczącego na to mieć Pokemona. Na Lucario. Zatem na Luxraya tym bardziej. Dzień dobry, kim pan jest? Witaj, Bold. Przygotowałem moją drużynę, by pokonała twoją. Na podstawie tego, co wiem o twoim stylu walki. Pamiętasz tę walkę, którą mieliśmy razem w Ladogatown? Przeciwko Team Asgard? Nieważne, czy pamiętasz, czy nie, ale ja pamiętam. A teraz będziemy walczyć ze sobą, jako rywale. Bold, jestem Morgan, użytkowniczka wodnych Pokemonów. Nie spodziewaj się łatwego czasu ode mnie. Morgan... Może Morgana? Suana zaraz zostanie po tyłku z Discharge. O, Rain Dance. Już wiem, o co ci chodzi. Suana.
O, łyżkę, właśnie. Ty jesteś wodną, ziemnym Pokemonem. Więc raczej Luxuryton ci nic nie zrobi. Au, au, au. No tak, Big Trimble jako ziemno, trująco roślinne jest w miarę odporny na taki typu ziemnego. No, Luxor zrobił 75 poziom. A Big Trimble znowu musi dawać radę. Lodowo-wodny Pokémon, który poległ pod ciosami ostrza Victreebela. O, Jellicent, Pokémon typu wodny duch. Cios krytyczny, brawo. Jednak opłacało się te 5 godzin, czy ileś trenować Pokémony. O, biedny Milotic, już ci Rain Dance nie pomoże. W ogóle nic ci nie pomoże, bo jeszcze nie ma. 75 poziom. Tak, i tym naprawdę dużo normalnego ataku. Oto i Crodant. Pokémon wodny mrok, który zmieni się w Mega Crodanta, tak? Lepiej cię zniszczyć jak najszybciej. No hita! To Mega Crodant, żaden problem dla Victreebela. No, you are a pushover. Nie chciałem być słaby, ale jednak jestem słaby. Powodzenia. Niech uda ci się przejść całą tą drogę. Wow. Moja drużyna rządzi. Naprawdę, moja drużyna zrobiła mielonkę z elitarnej czwórki jak na razie. No, ale to za chwilę się zmieni. To się za chwilę zmieni. Mold, witaj! Nie chcę brzmieć klisze, ale czekałem na ciebie. Jestem Winson, przewodzę elitarnej czwórce. Używam naukowych eksperymentów i smoczych Pokemonów, by wygrywać. Mold, jeżeli pokonasz mnie, powiem ci sekret, którego nikt ci nigdy nie zdradził, więc dawaj! Okej. Okay. Wilson. Ciebie już znamy, kolego. Ligo. Au. To tam żaden problem. O kurde, Lucario daje radę. Nie działa za dobrze? Ale jest chociaż sparanżowana, tyle dobrze. What the hell, co to było? Co to miało być?
Dragon Tail zmienia Pokémona? No, tego nawet nie wiedziałem. Fly, tak? No dobra, ciekawe. Dobrze, nic nie trafisz. Znowu żyjesz. Restore, no dokładnie. Jeszcze raz użyjesz Flaya, to się zdenerwuję. Okej, już nie zdążysz. O, już myślę, że od razu ci się to uda mogło pokonać. Altaria. Okej, kolejny pokonany. What the hell is this thing? O, to jest. Nie mam do pojęcia, co to jest. Z tego co gdzieś widziałem, to był smoczo normalny. Co? Waha, white, tak fajnie. Dobra. Leczymy Luxuria. Co? Nie trafiłeś? Jak mi przykro. No to trzeba ci zacząć zadawać obrażenia, ale... Jak to zrobić? Jeszcze nie trafiasz naprawdę po tylu zmniejszeniach celności? No wreszcie nie trafiłeś, ale dla pewności jeszcze raz to użyję. No i tak mi trafił, no what the f... Święcę cię. Nie mam pojęcia, co to plus za ruch w ogóle. A ty jeszcze przeżyjesz, co? Nie wiem, czy użyjemy restora, czy nie? O nie. Skoro nie użyjesz restora, to ja użyję Rock Smash, aby cię wykończyć. Za długo się bawiłem z tym mega sparcem.
Wow, walczące ataki nie robią nic. Nie miałem pojęcia, że smoki są odporne na walczące ataki. 88 poziom, nie chodzi piechotą. Actors. O, na ciebie chociaż to działa normalnie. Czy nie działało, dopóki cię nie pokonałem? Haha. Tak jak obiecałem, zostałem pokonany, więc ujawnię ci mój sekret. Bolt mnie pokonał. Bolt naprawdę dorosłeś jako trener, kiedy cię widziałem ostatnim razem. Gratulacje! Dwie wielkie nagrody będą teraz ci dane. Najpierw tytuł mistrza, jakże nie ma poprzedniego dla ciebie, żebyś mógł go pokonać. A drugim jest sekret. Obiecałem nie mówić ci, dopóki nie byłeś niezależnym trenerem. On jest twoim ojcem, Bolt. Co? Tak? Gdzie? Wilson jest twoim ojcem. On i ja byliśmy kiedyś małżeństwem. A to było dawno temu. Przepraszam, że ci wcześniej o tym nie mówiłam, ale... Nie mogłam. Ale teraz jesteś dorosły i... On jest zaręczony z Mirandą, więc... Wygląda na to, że już sobie na nowo ułożył życie. Dlaczego przybyłaś, Aria? By mi rzucić błotem w twarz? Nie. Przybyłam tutaj, by... odzyskać mój tytuł jako mistrz. Mój tytuł mistrza. Przynajmniej na razie. Bolt. Ja chcę przetestować, jak daleko zaszedłeś. Chodź za mną. Cóż... To był nieoczekiwany zwrót akcji. Bolt, przepraszam. Czy możesz mi wybaczyć za to, że ci nie mówiłem? W sumie czemu nie? Dziękuję, Bolt. Naprawdę dużo dla mnie znaczy, słysząc te słowa. Ja wiem, że nie mogę nigdy nie być tak bliski dla ciebie, jak była twoja matka, ale mam nadzieję, że możemy spróbować być rodziną, nawet jeżeli zawsze będziemy rozdzieleni. A teraz idź, Bolt, pokonaj mistrzynię. Pokaż tą więź, ojciec-syn. Co ty gadasz? Jaka więź, ojciec-syn? Co jestem, Luke Skywalker, czy... Cholera wie co. A nie, tu! Chodź, Boltok! Więź ojciec synem! Będziemy rządzić światem i te sprawy. To na pewno już. Okej. O, masakra. Dobra. Tak mi się wydaje, że to będzie ciężka walka z mistrzynią Arią. Co możemy zrobić? Chodźmy. Wiem, całkiem długi ten odcinek, ale... Co mnie? Bolt, czekałam tak długo na ten moment. Przez wiele lat tak... urosłeś bardzo. Pokonałeś... złych... wojowników, podbiłeś salę i nawet teraz zmierzysz się z mistrzynią. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, by walczyć
Ponieważ ja zawsze będę. Okej, okay, mama, widzę. Żona. Czym jest naszą własną matką? Sama nas wysyłała na tą podróż. No dobra. No tak, Hammerarm. Przeżyjesz to czy nie? Wow! Przeżyłeś to! Okej. Okay. Tylko, że sobie zniszczyłeś... szybkość. Ja sobie zwiększyłem atak potężnie, to już po tobie. Dziesiąty, dziewiąty poziom zasłużeniem. I Lucario, tak? Wybacz, no. O nie, jeszcze mega Lucario, to będzie... No tak, Lucario jest mega szybkim. Chodź, Haluczo. Na szczęście mój Haluczo jest szybszy od... Prawie go zniszczył. Aura Spear? Coś ci nie wyszło. O, używaj sobie Funivistora, ile chcesz. Chyba, że nie trafię, no to można i tak. No chyba znowu użyjesz, co? Aura Spear. Tak, Restore. Jeżeli teraz nie trafisz... Co? Świetnie! Nie ma to jak wysłać mi elektrycznego Pokemona, tak? Który co on zna? O, wiem co on zna. Ja tak myślałem, że już. Discharge. No cóż. Mamo, nie denerwuj mnie. Nie denerwuj mnie, bo... Żony synek to nie, nie miły synek. 99 poziom King. O, to był dopiero drugi Pokémon. Dobra. Trzeci Pokémon pokonany. Psychon. Jako, że jest typem wodnym, to jest odporny na wodne ataki. Au! To mi nic nie zadało. Jednak Kingdra jest the boss here. No cóż. Nie bój się Kingdra, użyjemy. No nie, no naprawdę musiał się zranić. Snap out of it, Kingdra. Kingdra, dajesz radę? No nie, nie dajesz rady, no dobra. Nie denerwuj mnie, Kingdra. Nie jest full restartu.
Skoro tak, to muszę zrobić to tak. No jeszcze dopiero co usunąłem konfuzję, no bez jaj. Masakra. Ale zwiększyliśmy mi atak, więc to chyba zguba dla całej drużyny. Udało się. Czwarty Pokémon pokonany. Czyli piąty, o. Oto ostateczne wyzwanie. Ewolucja Ditto z tyłka. Jeżeli to pokonam, pokonam wszystko, no. Okej. Dzięki, że mi pomogłaś. Bolt pokonał mistrzynię Arię. Udało ci się pokonać mnie. Przewyższyć mnie. Jesteś prawdziwym mistrzem. Niewiarygodne. Ja, która spędziłem całe życie na treningu i łapaniu najrzadszych Pokemonów. Bolt, jestem pod wrażeniem. Pokonałeś nawet mnie, mistrzynię Ligi Kasar. Przypuszczam, że nie mogłam być zaskoczona. W końcu pokonałeś Odyna. To jest coś, czego ja nawet nie mogłam zrobić. Przewyższyłeś mnie, Bolt. Wiem, że możesz w to nie uwierzyć. Ale ta przegrana była największą chwilą mojego życia. A teraz chodźmy naprzód. Zapiszmy twoje imię wśród imion legend. Hall of Fame. O Jezu, strasznie długi odcinek. No ale za to, że nie dostawaliście odcinku wcześniej, to wam was zrekompensuję. Bolt. To urządzenie zapisze twoje imię i twoje Pokémony, więc ty i one możecie żyć razem, chociaż wasze ciała mogą nie przetrwać. Jako nowy mistrz Ligi Kasar zasłyszyłeś na to! Shadow Absol, 79 poziom. Kingdra. Luxray. Bardzo dobry Pokémon. Alucza też się sprawdziła. Lucario, o tak, to był super Pokémon. I Victreebel, który był przeze mnie bardzo niedoceniany, ale pokazał swoją wartość na końcu. Witajcie w Hali Sław. Mistrzu Ligi, gratulacje! 25 godzin. Z tego chyba 10 godzin to sam trening. Bolt, jestem taka dumna z ciebie. Chciałbym, żeby ta chwila mogła trwać wiecznie. W międzyczasie... Ale... Co to było? Nie podoba mi się to. Aria! Aria! Setki mini wstrzęsień ziemi... przeszły przez cały region. Na szczęście nikt nie został ranny, ale... emanowały z Niasa Town, więc... Więc notatki Odyna, którym mówił, że Divavus miał się pojawić w Niasa Town. Myślę, że udało mi się go w końcu złapać. O nie, jak to jest możliwe? Jak moglibyśmy na to pozwolić? Kiedy cieszyliśmy się chwilą zwycięstwa Bolta, nie sprawdzaliśmy, gdzie on jest. Mógł łatwo po prostu uciec z radaru. Bolt, wiem, że jesteś zmęczony i każdego innego dnia pozwoliłabym ci odpocząć. Ale świat potrzebuje ratunku, jeszcze raz! Pozwól, że ci uzdrowię twoje Pokémony. O, dzięki. Nie mogę w to uwierzyć, że pozwoliliśmy na to, by się to stało. No, ja też nie mogę uwierzyć. No cóż. Zgaduję, że trzeba wrócić do Niasa, tam, gdzie się wszystko zaczęło. Gdzie Team Asgard po raz pierwszy zaatakował.
I kiedy, gdzie się pojawił po raz pierwszy D-Wavos, znowu musimy iść. Kolor, użyj Fly. Nie wiem, jak on to robi, ale... Ha! Bolt, Aria, Oak! Wy wszyscy się spóźniliście! Już złapałem D-Wavosa. Jest teraz pod moją kontrolą. Użyłem jego niesamowitych mocy, by spowodować kilka trzęsień ziemi, by zwrócić waszą uwagę. Nikogo nie zraniłem, prawda? Bolt, już czas. Nigdy ci nie wybaczyłem za to zniewagę na Mount Press. Pokażę ci moje niesamowite moce i po tym jak wygram, Jirashi będzie mój. Wybacz, nie będzie, bo on jest w boksie. Team Asgard Admin Odin. Okej, au, au, au. No dobra. Coś mi się wydaje, że to nie będzie... Au! Jakim... No. Jeszcze sobie zwiększę łatań, no bo pokonałem, bo pokonałem. Możesz ty, choinko, jedna. Chodź, Kingdra, musisz zniszczyć tego Salamensa. Na szczęście twoje smocze ataki są potężne. Tylko trzy Pokémony, więc... O, fajnie, dawno zwiększył sobie... to jest chyba typ normalny. Kolejny. Leczmy Kingdra. Żaden problem. To nie używasz w Full Restore? O, taki potężny D-Wave. Ojej. Coś ci nie wyszło. A, shame. Już czas. Legnie mi u stóp. Okej. Earth Power. No chyba nie do końca. Ostatni atak i koniec. Bolt pokonał Odyna. Jak to możliwe? Czy moce D-Wavosa mnie zawiodły? Na to wygląda. Cóż... to rozwiązuje wszystko. Ta przegrana nic dla mnie nie znaczy. Mam D-Wavosa i mam wszystko. Mam wszystko, co kiedykolwiek chciałem. Pozwól, że opowiem ci historię, Bolt. Legenda mówi, że kiedyś żył trener tak potężny, że zamknął się daleko w ciemnej jaskini, żeby nigdy nie zostać znaleziony. Nie wiem, gdzie jest ta jaskinia. Piąta Hala Sigin nazywają ją. Hala Legend! Znajdę tego trenera i zniszczę go! Poświęcę go dla mocy D-Wavosa i nareszcie Team Asgard będzie rządził powietrzność. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Mam Boga. Nie ma mowy o tym, żeby mnie powstrzymać. Nie pójdę tam przez jeszcze jakiś czas. Wciąż muszę karać Freję za jej zdradę. Tora i Lokiego za ich porażki. Cieszę się, mając taką moc, by to robić.
Divavus, użyj Tesseract. Wow. Bolt, przepraszam, ale musimy się pośpieszyć. Musimy znaleźć piątą halę Sijin. Miejsce zaginione w wiatrach czasu. Słyszałeś, Odyna? Poświęcenie silnego trenera dla Divavusa może zwiększyć jego moc do niebiańskich poziomów. Na południe od Kivutown leży kolejne nadbrzeżne miasto znane jako Tisha Town. Stamtąd możesz popłynąć na wschód do Doiran City. Miasto Doiran leży w... Jak to się... Kurde, zapomnę tego słowa. We włóczni Vesrin. W najbardziej wysuniętym krańcu regionu Vesrin. Znajduje się tam również pierwsza hala Sijin, hala zwycięzców. Tobiasz tam stacjonuje. Jeżeli chcesz, możesz wyzwać halę, kiedy tam dojdziesz, ale twoim priorytetem jest znaleźć piąty i znaleźć tego wszechmocnego trenera. Profesor Oak i ja będziemy też szukać. Przepraszam, Bolt, że nie możemy uczcić twojego zwycięstwa. Ale obawiam się, że nie mamy wyboru. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. Wow. No to grubo, moi państwo, się podziało. Udało nam się zdobyć tytuł mistrza i pokonać Odyna. Ale to jeszcze nie koniec. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Zeta. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję. Pamiętajcie też, żeby wejść na moje social media. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć.